No to dzisiaj jest niedziela 27 marca 2022 roku. Na co to jest? Jedzie na ulicę. Jak widać, tutaj się chyba nic nie zmieniło. Nie będziemy tutaj nagrywać wyciągu. Witam was, 27 marca, tam właściciel wiadomo, że stok miał być czynny. O, jakieś petarcia się jednak pojawiają. Że stok miał być czynny tylko do godziny pierwszej. Także o jednej mieli już zawierać. Czy to jest ostatnia skinaliza w tym sezonie? Wiele na to wskazuje, że ja, ale jeszcze mają być deszcze. Po tych deszczach mają być mrozy. Także jest szansa na kwiecień jeszcze, ale na pewno to jest ostatnia skinaliza w marcu. Jak się pojawi szansa w kwietniu, oczywiście robotę wykorzysta. Nie ma dwóch zdań. No, jeszcze stoi wyciąg od przychodzi. To jest dużo lodu. Odeszła. Jak to go dają, to rano wstaje, ten sztruk dostaje. A ja dzisiaj wstał wyjątkowo w czas. Słuchajcie, o 4:30 rano. Czemu ja tak wstał? Bo se roba tak nastawił budzik. A przecież dzisiaj jest zmiana czasu na letni. Także mamy już czas letni. Jest też roba wstał zawczas. Bałem się, że zaspię na stok. Wczoraj żech długo spał, bo ta wczorajsza skinaliza była bezpośrednio po nocce. A więc, no kiedy nie spisz po nocce, przychodzisz z roboty, jedziesz na skinaliza, no to spać się chce po tym pieruńsko. Jeszcze żech był w kościele też na wieczornej mszy. Bo to nie jest tak, że roba se jedzie w niedzielę byle kaj i oliwo. Te sprawy? Nie, nie, nie. Wszystko idzie pogodzić. Ja wiem, że są takie pieruny, co do kościoła nie chodzą. Z różnych tam dziwacznych powodów.
Ale to są zwykłe linie po prostu. Potem w internetach różne pierdoły wypisują jakieś takie niestworzone rzeczy. Owszem, no jest problem z czymś, co się nazywa pedofilia i to trzeba zwalczać, ale żeby od razu takie numery wywijać, wypisywać jakieś brednie w internetach, to a szkoda go dać. To jest temat rzeka, więc ludzie po prostu mają fantazję. Nie będziemy gadać o takich rzeczach. To jest skidajza, to jest rowerowo-narciarski świat. Rowery, narty i inne sporty tutaj królują. No właśnie, narty. Słuchajcie, kończy się też sezon skoków narciarskich, Pucharu Świata w skokach narciarskich. No nie lada afera się zrobiła, bo no nasi zaliczyli trochę słaby sezon i bez tuż wywalili trenera Doleżala. Doleżal, Michał Doleżal, czeski trener, moim zdaniem niesłusznie wywalony. Skoro zawodnicy się za nim stawiają, to coś jest nie halo. Także niech tam te szychy z Polskiego Związku Narciarskiego nie robią głupot, tylko słuchają zawodników też, nie? Bo przecież trener jest z zawodnikami i to oni mogą się najwięcej o nim wypowiadać, a nie jakieś pasibrzuchy, co siedzą przed komputerem za biurkiem i praktycznie nie wiedzą w ogóle, co jest grane. No wiadomo, pan Mały, szacunek do niego. Jest to na pewno wielki sportowiec, wielkie sukcesy. On się zna na skokach, ale no te związki, te wszystkie burżuje, co tam siedzą, to oni się powinni zastanowić nad tym, co robią, bo rozwalają coś dobrego, coś, co tyle lat funkcjonowało, i żeby nie dać drugiej szansy trenerowi, to są po prostu chamy i w ogóle.
kamerka, czy nie? Kamerka. To? W niebieskim, który? Aha. Czyjaś kamerka? Nie. Pana? Proszę.